Bardzo proszę pytanie. Panie pośle, ostatnio jakieś 3 tygodnie temu Polityka opublikowała raport na temat stanu edukacji w Polsce. Wynika z niego jasno, że poziom bezpieczeństwa w szkołach nie wzrósł. Natomiast poziom zaufania do szkoły, do nauczycieli spadł i to spadło jakieś 30-50% wśród uczniów. Czy w takiej sytuacji Liga Polskiej Rodziny powinna zmienić swojego podejścia do edukacji i do prób naprawiania jej? Te badania były badaniami bałamutnymi. I od razu odpowiem... A kto bałamucił, panie pośle? Jeśli socjolog... Panie redaktorze, to jest bardzo poważna sprawa. Ja pytam poważnie, kto jeśli bałamucił. Jeśli socjolog na podstawie tego, że pod rządami Romana Giertycha jest więcej zgłoszeń przypadków patologii w szkole, bo jest więcej zgłoszeń, to nie znaczy, że pojawiło się więcej przypadków. Ale ja mówię o poziomie zaufania. Nie, bezpieczeństwa nie, szanowny kolego, ja czytałem ten artykuł. Tam była wyraźna sugestia. Po prostu od iluś miesięcy wzrosła liczba odnotowywanych i zgłaszanych przypadków agresji wśród uczniów. Przecież nie ma teraz pośle, ja więcej... Ja nie o tym mówię. Ale proszę mi pozwolić dokończyć to jedno zdanie. Nie ma teraz więcej przypadków agresji. Po prostu uczniowie, nauczyciele i generalnie opinia publiczna, na przykład pedagodzy czy rodzice, w sposób bardziej odważny zgłaszają przypadki takiej agresji, bo ja do tej pory poziom ukrywano, zaufania. To po prostu pod dywan zamiatano. Poziom zaufania moim zdaniem również jest wyższy teraz, w sytuacji, w której buduje się autorytet. Ale jakie badania? Przecież no te właśnie. Ja podałem jeden, szanowny panie, ja podałem jeden przypadek, kiedy interpretuje się na podstawie ilości zgłaszanych patologii i agresji, że one wzrosły. One nie wzrosły. Wzrosła liczba ich zgłaszania. I podobnie każde inne pytanie było zmanipulowane. Po prostu pod tezę socjolog, który to opracowywał, nie będę wymieniał jego nazwiska, ale związany z lewicą. Związany z lewicą. Że lewa tego nie ukrywa. Dobrze, zakończmy to, bo widzę, że nie ma sensu na poważnie porozmawiać.